nie wie o tej przyśpiewce. A tak jak mówiliśmy, jeśli dziś trafi, to Żyrola będzie jego 36. ofiarą dla Liga, a tymczasem zatrzymany jeszcze tutaj. Uśmiechnął się tylko Leo Messi, ale dobra interwencja Gorki Rajzosa. Już jest Jonas Ramalho, ale wyjechał z piłką poza boisko teraz. Jonas Ramalho. Musi go jakoś wesprzeć teraz Pablo Machin, bo jak dotąd to najmniej pewny defensor Girony, mimo że całkiem spore doświadczenie właśnie jeżeli chodzi o grę w Atletiku. Tutaj widzimy to podanie do Leo Messiego i ostatecznie obronną. Juanpe. 13-3, jeśli chodzi o przewinienia, o faulę w tym meczu. Piłka do Luisa Suareza, ten nie był rozpalony, ładnie odegrał, Aleix Vidal, jeszcze będzie szukał odegrania i gol! Jak oni to zrobili? 48 minuta, 2-0. Luis Suarez wypoczęty, to Luis Suarez skuteczny, tak możemy powiedzieć. A propos decyzji właśnie tego pana, Ernesto Valverde. Aleix Vidal dostaje drugą kolejną szansę, znowu zalicza asystę. Może chwaliliśmy go nieco na wyrost, może powinniśmy użyć słowa obiecująca, jeżeli chodzi o tę pierwszą połowę w wykonaniu Aleixa Vidala, ale rozpoczyna się druga część. No i znów właśnie były zawodnik Sevilla, a także Almerii zalicza jedną z najładniejszych asyst w swojej karierze. Piękna bramka Luisa Suareza, tutaj widzimy jeszcze raz kapitalna asysta, kapitalna bramka, to jest Barcelona, co się zowie, to jest jeszcze magia, z siatką. To jest magia w wykonaniu. A nie wiem, czy dotknął piłkę w ogóle tutaj Luis Suarez. Ta powtórka ostatnia nie do końca faktycznie to wyjaśnia, no ale tak czy inaczej, to co zrobił, za to co zrobił Aleix Vidal, jak najbardziej należą mu się brawa. Fantastyczna akcja Barcelony od 48 minuty z tyłu. Teraz dograł tę piłkę do Portu, uważa Umtiti, jest strzał głową w wykonaniu Douglasa Luisa, ale jednak uderzenie niecelne, jednak nad bramką. Na Portu trzeba uważać, 8 asyst w poprzednim sezonie, Segunda Divizja, zawodnik, który potrafi dośrodkować i takie miejsce wykorzystywał Christian Stuani w meczu z Atletico. O tym mówiliśmy, że ci zawodnicy Girony potrafią się wkleić w tę przestrzeń pomiędzy stoperami. Tutaj oglądamy raz jeszcze tę akcję, no i przyglądamy się Suarezowi. Nie tę piłkę przepuścił. Nieprawdopodobnie. W polu karnym także Douglas Luiz Olunga będzie strzelał, ale wprost w ręce Ter Stegena. Teraz trochę przystęła defensywa Barcelony. Zgubił krycie Michael Olunga. Ale jeżeli będzie okazja, żeby zobaczyć to w powtórce, to warto zwrócić uwagę, ale od samego początku, jak pracowali tutaj w duecie Sergi Roberto właśnie z Iwanem Rakiticem, bo nie do końca wiedzieli, na kim się skupić, czy na Olundze, czy na jednym z jego kolegów. Natomiast Marc-André Ter Stegen, jak dzisiaj, jak na razie, może imię dostał na cześć od Johana Cruyffa. Na cześć Johana Cruyffa, od rodziców. Luis Suarez, tym razem nie było spalonego. Luis Suarez i gol! 3-0! Luis Suarez trafia po raz drugi w tym sezonie. A tym razem już nie mamy żadnych wątpliwości, że to bramka El Pistolero, czyli powrót. Opłacił się dzisiaj właśnie po tym odpoczynku. W ostatniej kolejce mówiło się o tym, że może być ciut źle przygotowany fizycznie, nie tyle pod kątem źle przepracowanego okresu tej tak zwanej pretemporady, tylko po prostu ze względu na tę kontuzję, która też towarzyszyła mu przy okazji tych ostatnich meczów reprezentacji Urugwaju. Nie było spalonego moim zdaniem. Nie, oczywiście, że nie. Tym razem wszystko dobrze w tempo. Też dobrze zachował się arbiter, jego asystent. No i ładnie wykończył tę akcję Luis Suarez w setnym występie w barwach Barcelony w lidze hiszpańskiej. Zdobywa 87. bramkę. Odpoczynek zrobi mu dobrze pod każdym względem, mówił Ernesto Valverde, a ten pan, ten szkoleniowiec w tym sezonie po prostu się nie myli. Cesar i oczywiście Leo Messi. A teraz jeszcze raz ruszył Portu dośrodkował na pełnym biegu. Jeszcze zamykają te akcje gracze Girony i kolejna interwencja odważna. Tym razem ucierpiał Sergi Roberto, ale widać, jak bardzo Barcelona chce zachować czyste konto, jak bardzo Barcelona chce zagrać na zero z tyłu, bo i ta poprzednia interwencja ma strzelano. I teraz Sergiego Roberto na sporym ryzyku. I jeszcze raz krótko rozegrany. Znów wrócił Denis Suarez. Teraz mocno strzelona piłka, bardzo dobrze Ter Stegen. Cały czas jesteśmy w polu karnym Barcelony. Uwaga, jeszcze zamykają te akcje gospodarze i teraz
Gwizdek sędziego, gwizdek Sancheza Martineza rozpocznie za chwilę Ter Stegen. Jedna z lepszych okazji Girony w tej drugiej połowie. Robi się delikatny kocioł pod bramką Barcelony, ale jednak zawodnicy Valverde wiedzą, że tak czy inaczej nic im nie grozi. Natomiast jeżeli chodzi o Marc-André Ter Stegena, odnoszę takie wrażenie, że to jest w ogóle jeden z jego lepszych okresów w barwach Blaugrana. Odgwizdywanych jest spalony kilkakrotnie, spalonego nie było. Portu. Portu. O, teraz piłka trafiła do Kajode, jeszcze nie koniec, jeszcze odegrana ta piłka i teraz strzał. Niezła pozycja, ale uderzenie jednak nie celne. No i tutaj Ter Stegen może mieć pretensje do Javiera Mascherano, który wydawało się, że przetnie to bez większego problemu tę piłkę. Tymczasem ostatecznie znów Girona stworzyła sobie zagrożenie. Tutaj oglądamy już ostatnią fazę tej akcji, właśnie to odegranie Kajode, ale wcześniej Mascherano był naprawdę bardzo bliski przecięcia tego podania. Tak. Tutaj widzimy jeszcze raz ten strzał Ponza. Garcia. Jonas Ramalho na pole karne, teraz jest strzał głową, ale kolejny raz uderzenie niecelne, kolejny raz od bramki będzie kopał. Oczywiście jest tam też jeszcze prawonożny Luis Suarez, który z takiej pozycji zdobywał już bramki, chociażby w meczu z Betisem, ale myślę, że to jednak, biorąc pod uwagę okoliczności, strzeli Messi. Leo Messi. 9 bramek w tym sezonie. Leo Messi. Messi nad bramką. Posłał tę piłkę Argentyńczyk. A nie było powtórki z tych meczów pomiędzy Barceloną a Atletikiem. I to pewnie była już ostatnia szansa Barcelony w tym spotkaniu. Ale jeszcze będzie rewanż na Camp Nou, żeby odhaczyć sobie te Girony. Do zmiany trenera. Myślę, że po 10 lub kilkunastu kolejkach będziemy mądrzejsi. Teraz jeszcze jest odrobinę za wcześnie, aby wyciągać daleko idące wnioski na temat zespołów, które mogą tutaj spaść z ligi. A teraz Messi dogrywał tę piłkę do Luisa Suareza i mógł zaliczyć asystę. Leo Messi chyba założył siatkę tutaj, tak jest. Bernardo Espinosa, Leo Messi. Biegam na tę piłkę Denis Suarez. Ale ta była zagrywana odrobinę za głęboko. Jeszcze Douglas Luiz. Ostatnia szansa Girony i kończy ten mecz José María Sánchez Martínez w derbach Katalonii. Girona przegrywa z Barceloną 0-3. Bramka samobójcza Adaya, gol samobójczy Gorki Mirajosa, ale po pięknej akcji Aleixa Vidala i wreszcie trafił także Luis Suarez, dla którego to jest 87. bramka w 100. występie w La Liga. Oto właśnie na Państwa ekranach Luis Suarez. Messi dziś gola nie strzelił, nie odhaczył jeszcze Girony. Girona nie jest 36. ofiarą Leo Messiego w La Liga, ale Leo Messi cały czas ma na koncie 9 bramek po 6 występach. Barcelona 18 punktów w tabeli, 4 więcej niż Atletico, 5 więcej niż Sevilla i 7 więcej niż czwarty Real Madrid. My już dziękujemy za uwagę. Tomasz Świąkała, Patryk Mirosławski, oddajemy głos do studia. Halo, Mateusz Majak.